Przed chwilką właśnie zakończyliśmy oglądanie gołębi tutaj, które przynosi Łukasz, a teraz zobaczmy, Paweł, Peter i Lukas mają takie katalogi, właśnie Zbyszek je teraz przegląda, to są katalogi chownych par, parów, jak oni tutaj nazywają to. Chodzi o to pary rozpłodowe, które mają w swojej hodowli. Kontynuując tutaj rozmowę właśnie z Petrem i Lukasem Chytinem, kolega Zdzisław miał parę jeszcze pytań innych. I właśnie o to prosimy, o zadanie tych pytań. Peter, ja widzę, że macie swoją stronę internetową. I jeżeli jest to możliwe, jakbyś pokazał adres. Ja podam ten adres. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj o wszystkim powiedzieć. Ale hodowcy będą mieli możliwość wejścia na stronę waszą, obejrzeć poznania tego wszystkiego, hodowlę i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Peter, cały czas tutaj pokazywałeś nam najlepsze gołębie, jedne z najlepszych, mówiłeś o tych najbardziej i cały czas jest nazwisko Herbots. Czy rozumiesz, że macie hodowlę opartą na gołębiach Herbots, ale czy inne gołębie, inne nazwiska słynnych hodowców też u was tutaj, jej gołębie na gołębnikach u was są? No, masz prawdę. Hodnie się wspomina meno Herbots, lebo większość tych najlepszych holubów kupujemy od rodziny Herbots. A rodzina Herbots, okrem tego, że ví dochovat aj esa holuby Belgie, tak zase tých holubov aj vy tých najlepších aj nakúpi. Takže koľkokrát ja kupujú od Herboca holuby, ale je to treba z holub Gabi van den Abele, lebo je to z tých najlepších holubov a moc dobrých holubov sem aj dovézel od Jos Deno, ktorý teraz skončil s holubama pro zdravotný stav. Jostone. Ne, Jos Deno. Deno Herbots. V holubárskom svete ho poznáme pod menem Deno Herbots. Deno Herbots, tak. Starší pán. Áno, a byl to obrovský odborník na holuby. Aj ten jeho spolupracovník byl vynikajúci odborník a okamžite sme videli, že sme na jednej note. A tak sem okrem iného donesel aj pár výborných holubov Gabi van den Abele. Skoro všetci to byli vnúci Blixema a že to je takisto, dá sa povedať, jedna z ras, ktoré mne začínajú silno pomáhať v pretekoch a už je vidieť, že pomáhajú v pretekoch aj mojim kamarádom, ktorým sem z tých holubú nieco nakrevnil a posunul dál. No a teraz ako najnovší v posledných dvoch rokoch sem od priateľa z Holandska donesel holuby. Dlhé roky sa spolu poznáme, byli sme spolu aj na výstavie v Číne od pána Fredevelda. Prosím, Fredeveld Lemhuis? Áno, to je tá, áno. Znam to je dvojica Fredeveld Lemhuis. Fredeveld Lemhuis. Fredeveld je tá základná nosná zložka, Lemhuis je jeho dobrý pomocník. Tak bych chcel... No, tak na rodovodách opisuje. Rodovod je Fredeveld Lemhuis. No a je to také veľký odborník v holuboch a jeho holuby majú obrovskú kvalitu a pred dvoma rokama som donesol prvé dva jedince a okamžite sa adaptovali na moje podmienky a okamžite začali ukazovať, že sú unikátne. Takže s párením na moje holuby a na holuby donesené od Herboca sa prejavuje veľký výbuch a dokonca viedia létať aj v náskoku. Nejen vítězně, ale ještě aj náskok. Takže hlavně v protivětri jsou v náskoku. Tak tento rok jsem donesl znovu dva jedince a já keď kupuju, tak kupuju z toho nejlepšího holuba děcko. Tak jsem z Gameboya donesl děcko a donesl jsem aj z Firisboya a to jsou výborný holuby. To teraz můžu v skrutě o tym, co mówię. Ja tutaj bym podsumował tą naszą rozmowę. Rozmawiamy już dłuższy czas i analizując to wszystko, można powiedzieć, że tu nie kupuje się hurtowo i bardzo dużo gołębi, kupuje się konkretne, pojedyncze, konkretne i bardzo niewiele gołębi, które wprowadza się do tej hodowli u kolegów. I tutaj opowiadał i nie wymienił 10-20 nazwisk hodowców,
bo jak słyszymy, ile słynnych hodowców w Europie, prawda, to każdy chce mieć od tego, od tego, od tego, nie wymieniam nazwisk specjalnie. I wszyscy chcą mieć całą paletę najlepszych w Europie. No tu u was nie ma. Tu słyszałem 3 hodowle wymienione, zakupy pojedynczych, dobrych gołębi i tak jak powiedziałeś, konkretnie, nawet drogo, ale jest to krótka droga do sukcesu. Potwierdzona tutaj wynikami u nich, prawda? Ja powiem taką wiec, że spusta chovatelů, keď jede do Belgie alebo Holandska, od nás je to 1200 km, tak navštíví 5-6 chovatelů a nevím, čím to je, ale já keď k někomu dojdu a chci koupit to nejlepší, tak mě to neskutečně vyčerpává a my, keď absolvujeme 1200 km cestu, většinou jdeme len k jednému jedinému chovatelovi, kde koupíme jedného albo dvou holubů a spokojně jedeme domů. Proszę bardzo. No myślę, że jest to jakiś taki przepis na sukces, prawda? No nie ilość, tylko jakość. A no tak. Nie po wszystkich skoncentrować się na jednym, dwóm dobrych hodowcach. Ja tylko zadam jeszcze jedno może pytanie, bo wiemy, że kupuje za pośrednictwem też Herbotsa, te hodowle Wredewlet Lemhuis, Deno Herbots też gołębie były, ale w jaki sposób dokonuje wyboru, że wie do kogo tam jechać? Skąd bierze te informacje? Czy na internecie to znajduje tych hodowców, czy czyta różnego rodzaju publikacje? Jak znajdujesz tych hodowców, do których chce się jechać? On jak powiedział wcześniej, to on szuka dobrych gołębi, nie nazwiska. Mówił, że nie nazwiska, tak, ale w jaki sposób? Ale dobrych gołębi szuka i te dobre gołębie jak odnajdujesz? Zasada jest śledować chovatelů, czy już na internecie, na pipie, na wszystkich możliwych informacyjnych możliwych miejscach, czy już jest to przez katalogi reklamne albo tak. Na dnes už jako starší člověk, já se s nima osobně se všetkýma poznám a už jsem se s nima stretel na moc akciách a já nevím, se osobně poznáme a osobně jsme absolvovali třeba si, já nevím, před 4 rokama, 5 rokama cestu do Číny a tam jsme strávili spolu týžden s týma nejlepšíma chovatelama a tam se ty kontakty jako navazují. A tam jako jsem zjišťoval, kdo je kdo a že kdo má srdce holubárské. Třeba ten pan Fredeveld má moc šikovnou dceru, která mu zariaduje obchod a on nechce z holubníku ani na krok ven. On zkrátka, on je nejradši na holubníku. A mám taký pocit, že něco podobného jsou já. Rozumím. Czyli źródłem informacji są, z tego co zrozumiałem, internet, katalogi, wystawy, osobiste spotkania. Ale bardzo, tak, bardzo ważne, co tu kolega Peter powiedział, że on cały czas jest na bieżąco i on śledzi wydarzenia z różnych źródeł. Tu nie ma jednego źródła, tylko wszystko obserwuje, co się dzieje w sporcie gołębiarskim. Wszelkie zawody, wszelkie informacje, reklamy, czasopisma, internet, wszystko analizuje i ma obraz rzeczywistości, dnia dzisiejszego. I konkretnie już wie co i tam trafia. Także też nie można się zawężyć do jednych informacji, bo mogą być mylne. Jasne, tylko może być skreślone z jednej strony. No. A właśnie, to co powiedział. Subiektywne po prostu. No tak, że może być informacja tylko z jednego źródła. I ona może być, no nie błędna. Mówię, że błędna, ale nie do końca prawdziwa. Nie też prawdziwa, bo nie posądzam, żeby ktoś kłamał, oszukiwał. Ale to, że trzeba mieć z kilka źródeł informacje, które się potwierdzają i wtedy to wypływa. Najlepsze jest na wierzchu, prawda? To teraz może, jeżeli już będziemy pomału się zbliżali do końca naszego tutaj pobytu, ale jeszcze obiecał nam tutaj kolega Peter, że pokaże nam też swoje gołębniki rozpłodowe, tak? Chowne holubniki, ukażę wam aj pretekowe holubniki, gdzie holubi pretekają już lotowe, letają. A później hodowne. Tak, dobrze. No. Takže můžeme se tam i podívat a souběžně by jsem aj mohl vyprávět a něco aj tak do toho, albo povím teraz.
Tak. Lebo jakože ukážu vám vdovské holubníky, ja iným spôsobem, jak vdovským spôsobem nepretekám. Dobre, to pozrieš metodom totálneho vdovenstva, či klasika? Aj časť totálne a časť aj klasika. To i to. Dobrze, czyli po prostu jak przejdziemy do gołębników, to po prostu będziemy może na bieżąco w gołębnikach omawiać to wszystko, co kolega... Tak, też pójdziemy. Okej, pojdźmy. Pojdźmy do... Tu je, jesteśmy w gołębniku lotowym. 16 parów wdowców na... Bardzo wąski korytarz widzimy. Wysoko jest do... Dostwo, holubia jest, holubica ma total. Total, tam się 16 parów, totalnego wdowstwa. Tu jest totalne wdowieństwo, z tego przedziału lotuje Peter i Lukas. Tu jest 16 wdowców, także 16 wdowców i 16 wdów. Tyle ma cel, tyle par, jak widzimy. No. I to jest totalne wdowieństwo. Przechodzimy tutaj do dołu, tu już jest mniej. Tu są dwie oddzielenia po sobie, po 12 wdowców. Tu jest 12 wdowców, tak? I też totalnym wdowieństwem z tego? A ty to latają na klasyczne wdowstwo. Tutaj 12 samczyków, które lotują klasycznym, to tylko samczyki. A tu jest dalszych 12, latają klasycznym wdowstwem. Tu też jest nadal 12. Przedział, gdzie 12 jest cel lęgowych i 12 samczyków jest lotowane klasycznym wdowieństwem. Na drugiej stronie jest 12 wdowców. Tam już koniec. Tam już koniec, tam już nie jest. Tam już... Ale tu jedno pytanie, ale wlotów tutaj nie widzę na zewnątrz. Tutaj są zdejmowane te tutaj otwierane okna, tak? Otwiera się i one wchodzą po prostu tą przestrzenią całą, tak? Holubi, wszystko sa otevre, a holubi sa konštatujú tu. O. Aha, zobaczmy właśnie. Bo... Tady je, tu jest konštatovací systém. Tu jest system konstatowania, a tady przy otwartych oknach. Przy otworenych oknach chodzi, a do każdego oddzielenia jest samostatna... Ale Peter, powiedz mi, powiedz mi taką rzecz. Ja tu zauważyłem, że tutaj, jak to mówią, jak na SHL-ce, otwarte okno i czuję, że tutaj wieje. I to jest normalne, tak jak kiedy jest otwarte, tutaj nie zamykacie. Boks jest otwarty. Troszkę, aby tu był wzduch, inaczej ostatnie zabite. Czuję takie, aha. Bo tam widzę, że są zamknięte, tak, te loty. A tu też zamykasz takie, te okna? Nie zamykam, ale... Zimą to otwarte? Otwieram, no. I to jest też to otwarte. Teraz się to zabrite, to się prosi. Że bada. Ale inaczej są tam len takie to deski. Cez zimu. Cez závodnú sezónu są každú noc tie okna tam dané. Zamknięte? Cez závodnú sezónu každý deň są tam dané okna. Okna, tak? Cez noc. Cez noc. Aby v holubníku bylo stále teplo. Aha, a deň? Deň nevzúdané. Tam pokaž, są na oknach, tak? I latem, w sezonie, na noc zamykane są okna, bo to tylko, żeby utrzymać temperaturę. To w dzień otwieramy. A w dzień jest zdejmowane. A tu sa, tady ma to sa preháňajú pri totálnej wdovstve, wdovci. Vedla a tady sedia vdovy normálne. Vdovy siedzą, przedział, gdzie siedzą vdovy. A tu jest przejście na dole. A to je na preháňaní dole. A tady je posledných 12 dovcov, väčšinu ročných, ktorí takisto letia totálnym dostvem, takisto vidíte preháňací. Tež v boku je na samice, dołem jest tutaj vlot i 12 vdovcov ročne tu som, tak? Tak, väčšinu ročných. Podłogach rušty. V kortážu tež. A tu si kohajú. No a tu se dá, tu se dá bade. Kohajú, že? A tutaj są dla... To są dla budúce závodníčky, budúce vdovy. Vdovy. To budú vdovy. Závodníčky. Na tym, jak się wykonają. W tej chwili samice tu są. Tu, aj tu. Tutaj i tu samice przebywają w tej chwili i tu też czuje się wyraźnie, że jednak wieje, przeciąg. Co? No? Na kortażu jest przeciąg i domocny, no? Ruka, no. Cez závodnú sezónu sú tam tí okna a ešte tu sú stahovací šúbre, aby tu nefúkal vzduch. Aby tu bylo co najviac teplo. Teplo. Ale teraz nerobíš tego. Teraz ne. V zimie tu musí byť zima.
O, proszę bardzo, to jest istotne, bo posłuchajcie, co on powiedział, że zimą nie zasłania sufitu, ma być zimno, natomiast latem istotne, zasuwane, żeby utrzymać temperaturę. W lecie się to zatałuje. Latem sufit jest zasuwany. Cez leto tyto trzy oddzielenia są oddzielenia mladych. A na tym tutaj są te przedziały dla młodych. No ale tak to właśnie wyglądają. Tady są cztery, troch sen z nich wciul nie prodal na tej wystawie, ale to by szło, nie? Kiedy sen na troch nie prodal. No także funkcjonalne gołębniki, bardzo funkcjonalne, nie? Tak, tak. Dobrze. Podobałem mi się. Teraz przejdziemy do kolejnych gołębników. No tutaj mamy gołębia, tento holub, jak mláďa sa mi neskutečne lúbil, a tak jsem nad ním sníval, že toto by měl být ten najlepší závodník. A došli závody mladých a můj sen sa splnil a najlepší závodník to byl. A já vám ho teraz ukážu, že toto je můj sen, jak by měl holub vypadat. Aha. Co to je za holub? To je Diego Maženě. To je holub, který pochází, který je výplod dvoch mojich vynikajících závodníků. Otec je znovu z Attilu a matka je od spomínaného Fredewelda. A z druhej strany je tam krak nacionál krát dcera Kenzo. Kenzo byl znovu prvé ESO Belgie. Proszę bardzo. Ale ten holub je neskutečně dobrý ve všech partiách, či už v krídli, tak. Alebo unikátný tu sval má, unikátné oči. A já vím, měli jsme jeden najťažší pretek proti větrový mladých, tak. Kde jsem měl vítězný holubu a ty holuby věděli do letě. Věděli do, to je děcko. To je 13. Piękny úskok, piękne skrzydło, ale wspaniały spód. Neskutečný sval. Piękny. Úplně jak tak, piękny. I muskulatura, i gołębie zamknięte są, ano, ale jaka wyczuwalna i piękna muskulatura. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Grzebień mostka. A tutaj widać, wyraźnie widać muskulaturę. O. Ja sú trošku tvrdší na tú muskulatúru. Jaké to pozerám, tak ja to pozerám až takto. Aha, no tak. To nie môj gołąb, tak. No. To tak. Ty môžeš ukázať, tak pokázať. Jeden ze znaků, ktoré posudzujú pri nasáďaní na pretek. Všetko, co holub nezakrývá perím a hrudný sval perím nezakrývá, všetko je pozorovací metóda pri výběri holuba na pretek. Či už sú to nohy, alebo hrudný sval, alebo ozoby, alebo oči, to všetko nám musí pomáhať pri či ho nasadím, alebo typovanie. Tak. Tak. Te všetké, co tu povedal Peter o tých cechách, co decidujú vlastne nohy, muskulatura, pierś. Młody gołąbek, aż ładnie rozbudowane. Woskówki to są cechy, które decydują, czy ten gołąb idzie na lot, jest koszowany, czy posiada formę, żeby walczyć z najlepszymi. Tak. To jest ważne, Bo posyłanie gołębia, który najlepszy, ale nie jest we formie i nie ma szans zawalczyć o dobrą pozycję, no to... Ale widzisz, że w kondycji są, nie? Tak, tak. Bare zima. Zima jest. Różowy mostek. Tak. Róż. Zima jest, mają znakomitą kondycję. Muszę powiedzieć, że którzy hodowcy właśnie hodowców innych, nie wymieniałem nazwisk, nie o to mi chodzi, ale widzę, że ten gołąb nie ma formy. Te gołębie w tej chwili, co tu obejrzałem parę, to one mają tak formę, że w okresie, w sezonie lotowym niektórzy hodowcy nie mają w sezonie takiej nigdy formy. Mieć nie będą, bo jeżeli w zimę te gołębie nie będą w formie i zdrowiu, to już później tego nie osiągną nigdy. Nie? Ten holub ma jedno wielkie szczęście. Tak? Ma dobrego majitela. Ten gołąb ma jedno... Szczęście, bo ma dobrego właściciela. Tak, to właśnie. To trzeba umieć w zimę właśnie zrobić, a już w lato się tego nie osiągnie. Nigdy. Może... Teraz przejdziemy do gołębnika rozpodowego. A no, to pójdę tam. Poczekaj, ja jeszcze zrobię. Tak wyglądają gołębniki z zewnątrz. No, Peter.
No tutaj kolega Zbyszek podjadał tam trochę słonecznika, ale tutaj słonecznika łuskanego dostał właśnie tutaj zamiast bramborów, czyli ziemniaków od Petra. A ja tutaj jeszcze pokażę kolegom właśnie ten nagrobek o tym gołębiu, o którym mówił Peter i Lukas. Mówili, to jest ten Szelens 298, on zmarł w 2013 roku i tutaj oni mu wykonali taki właśnie nagrobek. On się mieści tutaj na podwórku takim, i on tam jest pochowany pod tą płytą. A to jest słonecznik z Polski. Tutaj Zbyszek, jak ten dobry słonecznik? Dobry. No właśnie, obraz się zbliża. Powiedziałem się, że Polski zbliża, to... Pomału doskwiera. Powiedziałem się, że Polski to musi być dobry. Oczywiście, tak. Dobrze. To co teraz do głębnika rozpodowego przejdziemy? Tu kręcisz dalej? Tak, oczywiście. Przejdziemy sobie tutaj do głębnika rozpodowego.